Witam kolegów hodowców w drugiej części mojego filmiku o plecach gołębi, przynajmniej na mojej hodowli. Tutaj, tak jak zakończyłem poprzednią część, pokazuję 901, moją wybitną samicę, protoplastkę linii. Ona ma troszkę mocniejsze plecy od szaleńców, dlatego ta rodzina wydaje te gołąbki z mocniejszymi plecami, więc jak najbardziej jest to genetyczne. Ale tak jak pokazałem na początku części pierwszej, plecy oczywiście mogą być dużo mocniejsze. Ona ma bardzo ładne plecy i szaleńce też mają ładne ułożenie. Są gołębie, które to mają znacznie gorsze, bo u mnie gołębie muszą być ułożone. Co nie znaczy, że one muszą być ekstremalnie mocne. To chciałem pokazać, pokazując, że też są gołębie dużo mocniejszymi plecami. Choć pocztowe, choć nie mają tak wybitnych osiągnięć, tak rewelacyjnych. Więc najwybitniejsze lotniki, co się trafiają, te rodzynki, niekoniecznie akurat też muszą mieć taką idealną budowę. Tu serce do walki, narządy, wszystko musi grać, więc ocena w ręce tego gołąbka jest wskazana i tym się kierujemy, ale nic nie zastąpi kosza i jeszcze nie ma takiego eksperta, który po prostu by to mógł ocenić, a ja dużo wybitnych gołębi trzymałem na wystawie ogólnopolskiej i innych wystawach, więc mam porównanie i cały czas staram się obserwować tą budowę, jak to wygląda. Więc tu linia mojej 901. Na koniec pokażę jeszcze jednego gołąbka, który ma super plecy, w ogóle super budowę. I ważne właśnie, żeby mieć gołębie dla wzmacniania tych gołębi, żeby hodować, krzyżować. No i to jest ta sztuka hodowlana cała, żeby potem tą rodzinę prowadzić i utrzymywać wyniki. Jak są wyniki, no to wszystko jest w porządku. Tak mi się wydaje, no a każdy robi po swojemu. Ja tylko pokazuję, jak to wygląda u mnie, jakie tu gołąbki są do tej hodowli. Oprócz pleców to jest umięśnienie, no ale jak to opisać w ręce, jak co się czuje tu w mięśniach, to trzeba poczuć, jak ten gołąb wygląda. Także zaraz pokażę jej dzieci. No i tutaj przyniosłem syna 901. Przy czym to też jest gołąb rozpłodowy, nielotowy, więc i pokazuję gołębie rozpłodowe i lotowe. Lotowe, które mają naprawdę wyniki, które mi dla mnie się liczą. Jak to są czołowe konkursy na rejon na parę tysięcy gołębi, czy najlepszy lotnik rejonu, no to nie są byle jakie dla mnie gołębie. A tutaj zimbredowany syn 901, 901 na swojego syna. I o tyle super dla rozpłodu go zostawiłem, że taki imbredzik wybrał sobie z matki wszystko co najlepsze. Te plecy może to samiec i z racji tego, że młodszy, wyglądają mocniej, bo ta samica już jest leciwa, więc to też nie będzie już taka idealna. Z wiekiem to wiadomo. Także widać, super. No i to jest gołąb u mnie rozpłodowy. Fajnie dzieci w zeszłym roku po nim leciały. Także to się liczy, ale chcę pokazać, że nie jest to jedyny wyznacznik wartości gołębia, a czasami bardzo można się pomylić przy ocenie pleców, budowy odnośnie wartości lotowych gołębia. Co do rozpłodu, no to te lotniki trzeba dawać na gołębie z dobrą budową, żeby to utrzymywać. Także tak to wygląda, jeszcze pokażę parę gołębi. Kolejny przedstawiciel z moich gołębi, tym razem rudzielce. No i tu jest jeszcze mocniejsze plecy od 901. Super tu zabudowane, mocne. Z tym, że to są gołąbki w czystej krwi, najbardziej na krótszy dystans. No u mnie krótszy dystans to jest do 600 km. W krzyżówce z innymi latają mi 700, spokojnie do 800 km te loty. Także one jakby mają te plecy mocniejsze. No tu się nasuwałoby, im krótszy dystans, te gołębie są bardziej takie ubite i klinowate i zbliżone do tego takiego standardu. A jeśli chodzi o wyczyn dłuższy, no to ta budowa musi być, no nie idzie w parze z wyczynem. Zakończę filmik tak jak pierwszą część zacząłem. Pokażę strasznie mocne plecy. Tutaj
Także trzeba znaleźć równowagę, hodować te gołębie. Mimo że te moje lotniki nie mają złych pleców, to jak się zobaczy takiego gołębia, wybiorę te najmocniejsze i najlepsze, to te plecy wyglądają jeszcze słabo, a zapewniam, że słabe plecy tych lotników moich nie są. Pozdrawiam, dobry lot, Krzysztof.